Kopalnie węgla brunatnego Turów znów pod ostrzałem. Niemieccy i czescy ekoaktywiści złożyli skargę do Komisji Europejskiej na polsko-czeskie porozumienie w sprawie działalności kopalni. Działalność kopalni Turów zagraża środowisku i lokalnym mieszkańcom, przekonują niemieccy aktywiści z organizacji ekologicznej Bund. Wspierają ich m.in. czescy działacze Greenpeace. Wspólnie złożyli w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Według niemieckich i czeskich organizacji wydobycie węgla przez kopalnię Turów powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych oraz uszkodzenie budynków mieszkalnych w regionie. Każda kopalnia odkrywkowa powoduje zjawisko stepowienia terenu, ale zjawisko to zostało przewidziane i opisane w raporcie oddziaływania na środowisko, zaakceptowane przez wszystkie możliwe władze, które w tej materii mają kompetencje. I co najważniejsze, kopalnia przedsięwzięła takie środki techniczne, które to ograniczają w sposób adekwatny. Podkreśla były wiceminister gospodarki profesor Jerzy Markowski. W sprawie Turowa nie chodzi o środowisko. W regionie działają także niemieckie i czeskie kopalnie. Do tych organizacje ekologiczne nie mają zarzutów. Zauważa były główny geolog kraju profesor Mariusz Orion Jędrysek. Więc nie oszukujmy siebie i niech nas nie oszukują. Po prostu wiadomo, że tu chodzi wyłącznie, ale to wyłącznie o interes gospodarczy i polityczny. Inne rzeczy są do dogadania. Polski rząd zmarnował na to czas, słyszymy od lewicy. Polska dyplomacja nie działa, a jak polska dyplomacja nie działa, no to mamy kolejne takie sprawy przed instytucjami unijnymi. To nie do końca prawda, bo na mocy polsko-czeskiego porozumienia Polska nadal może eksploatować kopalnię oraz wypłaciła Czechom rekompensatę w wysokości 45 milionów euro, a Czechy wycofały skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tym razem przedstawiciele polskiego rządu, przedstawiciele PGE będą od razu reagowali i od razu uzbroją się w odpowiednią wiedzę merytoryczną, żeby skutecznie przeciwdziałać tym kłopotom, które mogą nas czekać. Mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, że bez względu na protest organizacji ekologicznych, polski i czeski rząd wiąże porozumienie zawarte w lutym tego roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta umowa była kontynuowana, co jest ważnym sygnałem dla Polaków, ponieważ elektrownia Turów to jest istotny element zabezpieczenia energetycznego dla polskich gospodarstw domowych. Mówi poseł Jarosław Krajewski. Pada pytanie, czy ponowny atak na kopalnię Turów i to w czasie kryzysu energetycznego i braku surowców na rynku to przypadek, czy raczej zaplanowane działanie? Przy takich kolejnych skargach myślę, że bardzo istotnym elementem, który musi być poddane pod rozwagę, jest kwestia finansowania tak zwanych organizacji ekologicznych. Okazuje się bowiem, że niektóre organizacje ekologiczne były finansowane przez rosyjski Gazprom. Część niemieckich aktywistów sprzeciwia się także pogłębieniu polskiego odcinka Odry w celach transportu rzecznego. Niemcy występują z nowym atakiem i ta presja będzie rosła. Tak jak mamy do czynienia z presją finansową za pośrednictwem Brukseli, tak będzie presja energetyczna, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy, które stanowią o polityce unijnej. Podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Zanim Polska porozumiała się z Czechami w sprawie kopalni Turów, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie do czasu zamknięcia kopalni. Po wycofaniu czeskiej skargi z TSUE łączna suma kary wyniosła 300 milionów złotych. Polski rząd nie zapłacił kary, więc Komisja Europejska potrąciła ją z należnych nam unijnych środków.